Dzień dobry, nazywam się Szymon Byliński, jestem wiolonczelistą. Moja historia z wiolonczelą zaczęła się tak, że w czwartej klasie podstawówki do mojej siostry przyszła przyjaciółka i ona już zaczęła wtedy grać na wiolonczeli i poprosiłem ją, żeby też mi zagrała, żeby zobaczyć, jak ten instrument brzmi. No i jak usłyszałem pierwsze nuty, taki pierwszy utwór, to jeszcze były takie łatwe utwory, to bardzo mi się spodobał ten instrument i powiedziałem rodzicom, że bardzo bym też chciał grać na jakimś instrumencie. Moi rodzice byli właśnie skłonni, żeby mnie zapisać do takiej szkoły muzycznej, byli chętni i chcieli, żebym się rozwijał artystycznie. Z dzieciństwa już tak na tle naszego Mrągowa się wyróżniałem, bo już tak pamiętam, że lubiłem inne rzeczy niż moi rówieśnicy. Ale z tego powodu bardzo się cieszę, ponieważ mam przez to duże doświadczenie, takie już życiowe. Mam szerokie horyzonty. To bardzo wszystko mnie otworzyło, ponieważ muzyka bardzo uczy wrażliwości. Mam wielu przyjaciół, którzy mnie wspierają w tym, co robię. Kiedy mam jakieś gorsze chwile, to wiem, że na pewno mogę się do nich odezwać i wiem, że oni na pewno mnie wesprą w tym, żebym jednak nie rezygnował, żebym się podniósł i żebym poszedł jednak ćwiczyć. Bo jak wiadomo, to jest bardzo ciężka droga. To nie jest tak łatwo wyjść na scenę i tylko zagrać koncert. To są wielokrotne ćwiczenia samemu po 5-6 godzin dziennie. Tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo ciężka droga, dlatego wsparcie drugiej osoby jest dla mnie bardzo ważne, a ja akurat mogę liczyć na swoich przyjaciół. Szymon to jest taka osoba inna. Bardzo ciężko się do niego dostać. Bardzo rzadko okazuje pełnię swoich uczuć. Ale jak już się przed tobą otworzy, to jest naprawdę cudownym przyjacielem, cudownym człowiekiem i zasługuje na wszystko, co najlepsze. Będzie mi przykro, kiedy wyjedzie do Łodzi, bo ja już teraz mieszkam w Gdańsku i jesteśmy trochę rozłamani, ale mimo to mam nadzieję, że mu się uda. Aktualnie jestem w czwartej klasie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. W klasie wiolonczeli pani Ewy. W tym roku jeszcze chciałbym zdawać na Akademię Muzyczną w Łodzi, ponieważ wiąże przyszłość z muzyką. I nie jest to do końca takie łatwe, ponieważ żeby kształcić się, musisz mieć swój instrument. Twoja sytuacja nie pozwala na to, by zakupić wiolonczelę, dlatego jeżeli jest taka możliwość, prosimy wszystkich, aby ciebie wsparli. Bardzo bym prosił o Państwa pomoc, ponieważ moi rodzice na chwilę obecną i myślę, że jeszcze długo potrwa ta chwila, nie są w stanie zakupić mi takiego instrumentu z racji ciężkiej sytuacji materialnej i rodzinnej. Tak jak mówię, chciałbym bardzo się kształcić artystycznie na Akademii Muzycznej. Też nie chciałbym zaprzepaścić tych wszystkich lat, w których chodziłem do szkoły muzycznej, bo to jest aż 8 lat. Było to bardzo ciężkie, żeby pogodzić dwie szkoły ze sobą. Z wielką chęcią występuję, koncertuję. I tak jak tylko gdzie mogę, tam występuję. Bardzo, bardzo bym się cieszył, jeśli Państwo byście mnie wspomogli w dążeniu do mojego celu.